nie widzisz. Przeczytam tutaj, zaraz przeczytam. Dobra. No dobra, na razie. Co ty pisze? Dobra. Tylko ja bez lupy to nie widzę za bardzo. Tylko tak, ale tak mi się to nie będzie widać. Dobra. Dobra, czytam. Czytać? Czytaj śmiało teraz na bieżąco. Dzień dobry Państwu. Dostałem, proszę Państwa, taką wiadomość od Pana Krzysztofa i Pana Jarosława. Do wiadomości wszystkim mieszkańcom bloku przy ulicy Ziemieśnicy 12/1. Szanowni Państwo, nazywamy się Jarosław oraz Krzysztof. Jesteśmy dwójką aktywistów społecznych chcących uprowadzić ład i porządek. Z bólem serca chcieliśmy poinformować o wielkiej patologii, jaka Was dotknęła. Wasz sąsiad z mieszkania 33 urządza w internecie transmisję na żywo ze swojego mieszkania, w którym notorycznie spożywa alkohol, żebra, jest ofiarą przemocy domowej ze strony swojego brata Wiesława. Ma to swoją medialną nazwę. Postaramy, jako telewizja Mexicano TV, przedstawiamy się zjawisku potastrenomów. Obecnie staram się odzyskać jak najwięcej pieniędzy zarobionych przez Jana Eldorado na promowaniu alkoholizmu. Obiecuję, że każdą następną zarobioną złotówkę na relacji live postaram się przejąć. Takie pozyskane pieniądze trafią do budżetu na remont bloku przy ulicy Rzemieślniczy 12/1. Dodatkowo informuję, że mój przyjaciel Krzysztof złożył zawiadomienie na komendę główną. Jednak potrzebujemy Waszej pomocy. Proszę o natychmiast słanie swoich pogrążających zeznań pomagających na ich eksmisji nad wyżej wymienionymi lokatorami, znanymi także jako Carter Walshów. Od kilku tygodni wisi wyrok nakazujący natychmiastową eksmisję. Niestety z nich lokatorów nie sobie z tego nie robi. I nadal zajmuje się gromadzeniem much w swoim mieszkaniu. Jak można się domyślić, to plaga komarów i much przelatujących z podwórka. Z wyrażeniem szacunku, obywatel Jarosław Andrzejewski i obywatel Krzysztof Kołnowicz, wielki hrabia Monte Cristo. Dziękuję Państwu za poinformowanie i dostarczenie mi listu do wiadomości. A co list, proszę Państwa? To proszę Państwa, niech Pan Krzysztof K. ten liścik sadzi za obraz i niech do niego się modli, o łaskę prosi Boga, żeby Bóg mu wybaczył wszystkie grzechy, ale Bóg mu nie wybaczy, bo ten człowiek to się po prostu nie nadaje się do społeczeństwa, żeby życia. Bo taki człowiek jest po prostu przeszkodą na ludzi i świata. Lepiej niech on się troszeczkę uspokoi, no bo... Bo, proszę Państwa, każdy go zna, każdy go ogląda, tego Pana Krzysztofa K. i każdy, proszę Państwa, wie jaki on jest. A ludzie, o czym widzicie, oglądacie Lighty, widzicie jak on się zachowuje. To jest człowiek po prostu o niekulturalnej wypowiedzi swojej mowy. On potrafi obrazić wszystkich po kolei. No cóż, tak jest Pan Krzysztof K. A Pan Krzysztof K. się okazuje, jest nikim. Dziękuję Państwu, do widzenia. Trzeba by powiedzieć, że jeszcze dzieciaka pobił, 15-letniego. No to ciekawsze by było, i to ten, że po prostu pobija dzieci, a chuj tam z nimi. Ale dzieci bije, złapie dzieciaka i ciągnie do piwnicy. I potem bije w piwnicy. No to jaka to kultura jest człowieka starszego? Nie ma kultury on. On bez kultury jest. No. Dobrze,